Szanowni Państwo, musicie zrozumieć, że dzisiaj wraz z końcem tej komisji, tych ludzi, którzy tam zasiadali, kończą się rosyjskie wpływy w Polsce. Dzisiaj rozpoczynamy nowy etap. Możecie go nazywać resetem, rzetelnego wyjaśnienia waszej roli, czołowych polityków PiS w tworzeniu prorosyjskiej polityki w Polsce. Może was to boleć, na to nie mamy wpływu, ale jedno jest pewne. Ta uchwała jest zasadna i jeżeli macie cień przyzwoitości, to zagłosujecie za odwołaniem członków komisji. Dziękuję, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, sposób, w jaki pan poseł Borys Budka próbuje odwrócić kota ogonem, jest doprawdy godny uwagi. Otóż ja wziąłem ze sobą kilka pobieżnie tylko przeszukanych cytatów właśnie z ówczesnego pana premiera Donalda Tuska, który dał swoimi wypowiedziami i to w czasie absolutnie krytycznym, w czasie, kiedy Putin napadł na Gruzję, w czasie, kiedy nastąpiła katastrofa smoleńska, albo w czasie, kiedy w 2014 roku Putin już zaatakował Ukrainę, dał wyraz swoimi cytatami, swoimi wypowiedziami, co myśli o współpracy z Rosją. I do tego chciałbym się teraz odnieść, żeby społeczeństwo polskie poznało fakty. Ponieważ fakty są takie, że pan poseł, pan przewodniczący Budka próbuje przykryć swoją kłamliwą narracją to, czego oni się boją. Bo przecież, szanowni państwo, czy nie jest najbardziej podstawowym wnioskiem, właściwym wnioskiem ten, że gdyby się nie bali Komisji do Spraw Weryfikacji Wpływów Rosyjskich, to po prostu pozwoliliby jej dalej działać. Czy nie tak? Prosta sprawa. Prosta sprawa. Zwróćcie też uwagę, Wysoka Izbo, szanowni państwo, że nie było tutaj żadnych głosów tak na dobrą sprawę dotyczących tego, co ma być za chwilę poddane pod głosowanie, czyli członkostwo w tej komisji. Czyli nie było dyskusji o tym, że ten czy inny członek komisji weryfikacyjnej nie powinien w niej zasiadać. Był tylko stek bzdur, kłamstw, przeinaczeń i fałszu. Otóż, Wysoka Izbo, drodzy rodacy, ponieważ ten stek fałszów i kłamstw wymaga interwencji, to postanowiłem kilka wypowiedzi pana Donalda Tuska przytoczyć. Donald Tusk, maj 2014 rok. A maj 2014 rok to był moment, kiedy już Rosja napadła na Ukrainę, kiedy zajęła Krym, kiedy zajęła Donbas. Tylko to wam przypomnę. Ja bym nie chciał, żeby Polska była w jakiejś awangardzie antyrosyjskiej czy krucjacie antyrosyjskiej. Póki ja będę o tym współdecydował, Polska nie będzie krajem właśnie jakiejś takiej agresywnej koncepcji antyrosyjskiej, powiedział Donald Tusk. Była tutaj mowa o polityce energetycznej, jak przypominacie sobie państwo. Otóż miał czelność pan poseł Budka powiedzieć o Lotosie, o tej polityce, która dotyczyła węgla. No to ja powiem tylko, że czołowy działacz Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący pan Rafał Trzaskowski, Nord Stream 2, czyli sztandarowy projekt rosyjsko-niemiecki. Ten projekt, o którym dzisiaj prasa niemiecka pisze, że jest koszmarnym błędem, że jest fatalnym błędem. Widzę głowy w dół, wiążecie buty teraz, wstyd się przyznać, rozumiem. Tak, koszmarnym błędem. A tenże wiceprzewodniczący, pan Rafał Trzaskowski, powiedział, że to jest po prostu projekt biznesowy. Tego projektu wstydzą się dzisiaj Niemcy nawet. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć, a co dopiero powinna się wstydzić Platforma Obywatelska tego projektu. Idźmy dalej. Nie ma kraju, który wzgardziłby pieniędzmi inwestorów. Polska nie jest krajem, który może się od inwestorów odwracać. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki. Mówi również pan ówczesny premier Donald Tusk. Rok, uwaga, to jest rok 2011 w kontekście czego? W kontekście Lotosu, panie pośle Budka. W kontekście Lotosu tak powiedział właśnie Donald Tusk. To jest, szanowni państwo, próba nazwania dnia nocą czarnego białym, jak pan poseł Budka ma czelność wspominać dzisiaj o Lotosie. Idźmy dalej. 7 października 2011 rok. Ja podjąłem, moim zdaniem, wielkie wyzwanie, żeby przełamać ten historyczny fatalizm. Historyczny fatalizm. Po katastrofie smoleńskiej, po ataku na Gruzję, Rosja, która zbroiła się po zęby, przygotowywała się do ataku na Ukrainę. Mówi Donald Tusk, żeby Polska z Rosją budowały relacje przyjazne, umożliwiające współpracę, przede wszystkim współpracę gospodarczą w kontekście gazu z Gazpromu. Gazu z Gazpromu, na który to Platforma Obywatelska chciała podpisać umowę, uwaga, na 25 lat. Jeśli dobrze pamiętam, od 2012 do 2037 roku. To były czyny, to nie tylko słowa, które świadczyły o faktycznym uwikłaniu Platformy Obywatelskiej właśnie w zależności związane z Rosją. To nie tylko to, co widzieliśmy na filmie Reset. To również szereg działań bardzo konkretnych, które świadczyły o tym, że partia pana Donalda Tuska już wtedy, w tamtych latach, które znaczone były krwią Gruzinów, Ukraińców, krwią tych wszystkich, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej, wtedy również pan Donald Tusk szukał różnych powiązań z Federacją Rosyjską. To jest tylko część tego wszystkiego, co wówczas mówił. Mówiliście o węglu? Pan poseł Borys Budka mówił o węglu. Szanowni państwo, romantyczna Za chwilkę się odniosę do tego, dlaczego w czasach Prawa i Sprawiedliwości musieliśmy ściągać węgiel z zagranicy, również w czasie, kiedy ten węgiel z Rosji już nie był dostępny. Ale uwaga, rok 2014. Romantyczna samodzielność polegająca na tym, aby Polska samodzielnie nałożyła embargo na węgiel rosyjski, mówi Donald Tusk. To brzmi tak fajnie na pierwszy słuch. Fajnie. A o tym podyskutować, kiedy ma się albo mało wyobraźni, albo małą wiedzę i importowali węgiel rosyjski na potęgę. Relacje z Rosją na głos pani minister Anny Fotygi, kiedy już nie była ministrem, która powiedziała o tym, że sprzedajemy naszych przyjaciół. Drodzy państwo, proszę o ciszę. Niemożliwe, żeby ktoś opowiadał takie rzeczy. Proszę o ciszę. Uzyskaliśmy wcześniej. Rozumiem, ja proszę wszystkich państwa o ciszę, za wyjątkiem przemawiającego pana premiera. Elementarne zaufanie zarówno na szczeblu państwowym, jak i w relacjach osobistych. To Donald Tusk z Władimirem Putinem, gdyby ktoś miał wątpliwości. Elementarne zaufanie uzyskali. Władimir Putin i Donald Tusk. To jest polityka, panie Budka, którą naprawdę trzeba zweryfikować. Tego się dzisiaj boicie. Przed tym chcecie, aby naród polski zobaczył zasłoniętą kurtynę, a nie prawdę. Niestety. O Putinie. Z Putinem przypilnujemy, mówi Donald Tusk, by nikt piachu w tryby nie sypał. Komentując plany zawarcia nowego kontraktu gazowego między Polską a Rosją, między Polską a Gazpromem. To jest rok 2009, już po ataku na Gruzję. Idźmy dalej. Choć mam swoje poglądy na politykę Rosji, na sytuację w Rosji, chcemy dialogu z Rosją taką, jaka ona jest. Z Rosją taką, jaka ona jest. Czy dalej byście to powiedzieli? Panie pośle Budka, panie pośle Tusk, czy dalej byście to powiedzieli? Chcecie współpracy z Rosją dalej taką, jaką ona jest? Bo, drodzy rodacy, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w Europie Zachodniej ci, którzy są też sojusznikami Platformy Obywatelskiej, rzeczywiście chcą powrotu do, przepraszam za żargon, business as usual, chcą powrotu do tego, aby z powrotem handlować rzeczywiście z Rosją. Mówił pan, panie Budka, o tym, że, panie pośle Budka, mówił pan o tym, że my robiliśmy spotkanie z partiami z Europy Zachodniej. Otóż dzięki temu, że zrobiliśmy to spotkanie, te partie z partią Vox na czele potępiły agresję rosyjską na Ukrainę. Nie mamy się czego wstydzić. To my ich do tego przekonaliśmy. Szanowni Państwo, na wołowej skórze spisać można wypowiedzi, a tutaj przytoczyłem tylko pana przewodniczącego Tuska. Przecież tych wypowiedzi po stronie Platformy Obywatelskiej, pana ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który zapraszał Ławrowa, jak wam nie wstyd, na spotkanie z ambasadorami polskimi. To poprzednio tego typu hańby dopuścili się ministrowie w czasach PRL-u. Jak mogliście coś takiego zrobić? Czy to wszystko, drodzy rodacy, nie wymaga wyjaśnienia? Czy to wszystko nie wymaga komisji weryfikacyjnej? Wymaga. I właśnie dlatego dzisiaj ci, którzy chwilowo być może są większością, ale być może część z tych, którzy siedzą dzisiaj tutaj naprzeciw mnie i głupio im chowają głowę, patrzą w sufit, może zagłosuje przeciw dyktatowi Donalda Tuska. Może będziecie rzeczywiście trzecią drogą, a nie trzecim pasem na drodze Donalda Tuska do przejęcia władzy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego. Pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele, obaj jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Bardzo dziękuję, panie marszałku. No nie dziwota, że pan premier Morawiecki nie jest w stanie zrozumieć bardzo prostych słów, ale mógłby wyjaśnić chociaż jedną prostą rzecz. Dlaczego doprowadził pan do tego, że sprzedano polski Lotos? To raz. I druga rzecz. Dlaczego pan tak gorliwie i pana bank, którego był pan prezesem, doradzaliście rosyjskiej firmie, która próbowała przejąć polskie Azoty? To pan jako prezes banku robił wszystko, żeby Rosjanie przejęli strategiczną polską grupę. Do dzisiaj nie wytłumaczył się pan z tego. Może pan tutaj wychodzić, opowiadać bzdury, próbować robić wszystko, ale Polacy powiedzieli dość. Polacy pożegnali was 15 października i rosyjskie wpływy żegnamy dzisiaj, właśnie eliminując tą waszą pseudokomisję. Dziękuję, panie pośle. Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu. Rozumiem. Proszę o to zadbać. Dysponuje pan z pewnością właściwymi środkami, aby go sfinansować. Proszę teraz o zajęcie miejsca. Wszyscy zapoznali się z pana prezentacją.